Jestem w lesie w Słupówku w gminie Mrocza. 11 listopada to też nieprzypadkowa data, bo jak wiadomo, święto niepodległości, a Słupówko łączy z gminą Nakło nad Notecią, nie tylko oczywiście powiat nakielski, ale także zbrodnia pomorska. Tutaj w październiku 1939 roku zamordowano Polaków, mieszkańców Mroczy, Mierucina, okolicznych miejscowości. Podobnie jak w Paterku w nocy z 11 na 12 listopada 1939 roku zamordowano m.in. 48 księży z Górki Klasztornej. Stąd też nie w tym miejscu bardziej dostępnym upamiętnieniu, gdzie znajduje się pomnik pomiędzy Mroczą a Słupówkiem przy drodze wojewódzkiej 243, ale właśnie w miejscu zbrodni, w lesie około 4 km od Mroczy, postawię dzisiaj znicz, tak symbolicznie, żeby pamiętać, że nie tylko Paterek, nie tylko Polichno, nie tylko Nakło nad Notecią, Górka Klasztorna, Sadki, ale bardzo, bardzo długa liczba miejsc jest naznaczona krwią Polaków zamordowanych przez Volksdeutschów, członków zbrodniczej organizacji Selbstschutz Westpreussen, zbrodni, ofiar zbrodni pomorskiej z października, listopada i grudnia 1939 roku.